W dniach od 19 do 21 kwietnia w Rybnickim Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyła się kolejna, 18 już giełda budownictwa i wyposażenia DOM. Gospodarka naszego miasta jest oparta na małe i średnie przedsiębiorstwach i właśnie pokazanie się w pewnym momencie, to co ja produkuję, to co ja chcę zaoferować do swoich klientów, jakie nowe rozwiązania dla domu przede wszystkim, jest doskonałe właśnie miejsce, jaką jest giełda budownictwa DOM. Ona jest bardzo popularna, tu przychodzi parę tysięcy ludzi, no więc fantastyczna forma promocji, to wszystko co produkuje się w okolicy, ale no, bardzo szeroko rozumianej okolicy można pokazać. No i to przysparza takiej zachęty dla dalszej produkcji, no przede wszystkim również i korzyści finansowych. Rybnicki Okręg Przemysłowy to jest okręg, w którym zasobność portfela jeszcze nie jest taka mała i to budownictwo indywidualne i remontowe funkcjonuje. Z tego się bardzo cieszymy. Zresztą dzisiejsza giełda pokazuje, że en gros firm to są firmy związane czysto z wykonawstwem, z materiałami, a przecież te materiały zmieniają się z roku na rok i bardzo dobrze się dzieje, że właśnie tu w Rybniku, w aglomeracji, która liczy około 800 tysięcy mieszkańców, taka informacja bezpośrednia dla tego mieszkańca jest i co roku odwiedza giełdę ponad 10 tysięcy mieszkańców, to pokazuje, że zainteresowanie jednej i drugiej strony jest ogromne i giełda spełnia swoją rolę. To największa impreza gospodarcza w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Jej celem jest promocja najnowszych rozwiązań z zakresu budownictwa oraz stworzenie inwestorom możliwości poznania firm działających na tym terenie, ich potencjału, stosowanych technologii oraz materiałów. Na giełdzie nie zabrakło też ofert związanych z wyposażaniem i wykańczaniem wnętrz. Przeważa instalatorstwo i budownictwo w sensie materiałowym, banki, no i oczywiście wyposażenie narzędzia do różnego rodzaju majsterkowania nie tylko w domu, ale również i te większe urządzenia, które służą przedsiębiorcom budowlanym. Organizatorami giełdy budownictwa i wyposażenia były Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Urząd Miasta Rybnika. Uroczystego otwarcia giełdy dokonali europoseł Bogdan Marcinkiewicz, prezydent miasta Rybnika Adam Fudali, przewodniczący Rady Miasta Rybnika Andrzej Wojaczek oraz prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej Żylak. Pierwszego dnia giełdy rozwiązano także konkurs dla wystawców na najlepszy produkt, usługę oraz technologię. W kategorii produkt giełdy medal otrzymała firma Permetal za zamiatarkę ręczną. Na giełdzie już jesteśmy któryś z rzędu, bodajże od 2005 roku, z jakąś tam może roczną przerwą wystawiamy się tutaj. No oczywiście, że się opłaca tutaj pokazywać różnego rodzaju produkty, jest to reklama dla nowości, które wychodzą na rynek, oczywiście reklama dla firmy, może zaprezentować się takie produkty jak te zamiatarki. Mało ludzi wie, że coś takiego istnieje, a naprawdę potrafi ułatwić życie coś takiego, taka maszyna. W kategorii usługa giełdy wyróżnienie otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej za kredyt hipoteczny z niską marżą. Żeby realizować swoje marzenia pod tytułem własny dom, własne mieszkanie, trzeba gdzieś zdobyć na to finansowanie. Mało jest dzisiaj osób, które mogą sobie pozwolić na sfinansowanie tego typu potrzeby z własnych środków, dlatego potrzebny jest najczęściej bank. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o to, żeby ten kredyt mieszkaniowy spełniał oczekiwania klientów? Nie ma dwóch takich samych kredytów mieszkaniowych. One są dopasowane właśnie do potrzeb klientów i myślę, że to był ten główny element, dla którego zostaliśmy wyróżnieni. Nie cena, nie długość kredytowania, nie takie proste warunki, tylko to, że nasz doradca szyje ten produkt na miarę potrzeb tego klienta. Jesteśmy tutaj co roku od roku 2009, kiedy pojawiliśmy się w mieście Rybniku jako oddział banku BGŻ, więc prestiż na pewno, dlatego że współpracujemy z władzami miasta, współpracujemy z Izbą Przemysłowo-Handlową. Natomiast zawsze jest odzew po tego typu giełdzie i mamy też wymierne korzyści w postaci większej ilości klientów, większej ilości sprzedanych produktów.
kategorii produkt giełdy medal odebrała przedstawicielka firmy Grot za bezprzewodowy, inteligentny system zarządzania budynkiem. Jest to produkt na pewno innowacyjny, jest to produkt nowy, jest to produkt, który na rynku w Polsce jest od 2 lat. Jest to system Fibaro. System inteligentnych budynków, zarządzający naszym budynkiem bez naszej obecności. My w targach bierzemy udział już od wielu, wielu lat, od praktycznie początków działalności firmy, to już jest około 15-16 lat, to od początku praktycznie jak giełda jest. Oblegane stoisko na giełdzie miało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, znane już naszym widzom z inwestycji stulecia, związanej z budową kanalizacji sanitarnej o długości prawie 540 km. Obecnie inwestycja jest zakończona, ale nadal ostatnia z dzielnic Rybnika, Rybnik Kłokocin, ma teraz możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji. I to jest temat przewodni naszego stoiska wystawowego na tej giełdzie budownictwa. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, nie tylko Kłokocina, ale także tych, którzy jeszcze tego nie uczynili z innych dzielnic, do podłączenia się do kanalizacji. Tym razem przedsiębiorstwo promowało produkt o niezwykłych walorach smakowych. Produkt dostępny prawie w każdym rybnickim domu. Chcemy zachęcić wszystkich odwiedzających mieszkańców Rybnika, okolicznych gmin do picia wody z kranu. Mamy wodę świetnej jakości. Przykładem tego jest woda z Tęczowej, tak ona się już nazywa, myślę, że przyjmie się ta nazwa. Jest to woda, która pochodzi z naszego ujęcia, własnego ujęcia rybnickich wodociągów, które powstało na miejscu dawnej browarnianej studni. Tam wyremontowaliśmy całą infrastrukturę, wybudowaliśmy ją w zasadzie na nowo i czerpiemy z tego ujęcia wodę, z której korzystają mieszkańcy centrum Rybnika. Nasza firma jest firmą rodzinną, pradziadek wybudował ją w 1911 roku, później produkował dziadek i teraz razem produkujemy cegły z ojcem. Jesteśmy ostatnią cegielnią tutaj obecnie na rynku tutaj rybnickim. Na targach tutaj jesteśmy od samego początku istnienia targów, wystawiamy się tutaj, promujemy naszą cegłę tutaj nie tylko lokalnie, bo wozimy ją w Polskę, ale na pewno nam pomaga w jakiś sposób. Giełda cieszyła się sporym zainteresowaniem wystawców, jak i odwiedzających. Swoje stoiska rozstawiły 72 firmy, a teren przy ulicy Świętego Józefa w ciągu 3 dni odwiedziło kilka tysięcy rybniczan.